Witamy na konferencji profesora Ciurecz Obligasz, Jastrzębie Zytomil Roszny, z nami trener Zytomilu Piotr Kaczarek. Panie trenerze, bardzo trudny mecz, trudny rywal, który walczy o życie, ale my też jeszcze potrzebujemy punktów. Potrzebujemy ich bardzo, dzień dobry. Jedziemy po 3 punkty. Sami doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że 3 punkty są nam bardzo potrzebne w walce o utrzymanie. Taki jest cel tego wyjazdu. Jaka jest sytuacja kadrowa w Zytomilu przed meczem z Jastrzębiem? Grzegorz Kuświk nie trenował cały tydzień, ale pauzuje i tak w tym spotkaniu za kartki. Od poniedziałku powinien z nami rozpocząć normalne przygotowania do kolejnego meczu. Jakub Tecław także nie trenował przez cały tydzień i jego sytuacja nie jest jeszcze jasna. Także Maciej Spychała narzekał na lekkie dolegliwości w tym tygodniu, więc tych trzech zawodników nie trenowało. Kilka pytań od dziennikarzy. Panie trenerze, ilu młodzieżowców zamierza Pan wystawić w najbliższym meczu? Czy są naciski, by pojawiło się ich na boisku więcej niż w ostatniej konfrontacji? Ilu młodzieżowców? No, w naszych spotkaniach występuje 3-4 młodzieżowców regularnie od początku sezonu. Dlatego jesteśmy na miejscu na dzisiaj premiowanym do nagrody z tego tytułu. Jeżeli chodzi, bo to jest temat, który ostatnio tutaj był mocno poruszany w naszym środowisku, właściciel klubu przedstawił swój plan, tak? Bo to była jasna sprawa. My o tym też się dowiedzieliśmy, ja też dowiedziałem się o tym osobiście. Tyle, że ja przekazałem właścicielowi klubu swoje stanowisko i powiedziałem, że jestem od spraw sportowych, nie od finansowych. Oczywiście bardzo ważny jest dla nas rozwój młodych zawodników, dlatego też w naszym składzie znajduje się minimum, tak jak powiedziałem, 3 zawodników plus Koki Hinokio, który też jest zawodnikiem bardzo młodym, ale niestety nie może punktować w tym systemie. Zagrają zawodnicy młodzieżowi, którzy są na dzisiaj najlepsi, najlepiej wyglądają w naszym składzie. I nie tylko będą to zawodnicy młodzieżowi, ale ci, którzy najlepiej się prezentują. Także jeżeli chodzi też o naciski, no to tak jak powiedziałem, właściciel przedstawił swój plan, ponieważ to on decyduje o tym, co się dzieje w klubie. Ja jestem tylko od spraw sportowych, ale ja jasno przekazałem następnego dnia, że no nie mogę się pod tym podpisać i ja nie jestem w stanie tego planu zrealizować w takiej skali, no i w tym czasie. Ale bardzo ważne jest to, żeby młodzi zawodnicy się rozwijali i będą się u nas rozwijali i będą grali, jeżeli oczywiście na to zasłużą. Jak opisałby Pan atmosferę w szatni Zytomilu? Wiadomo, że porażki nie wpływają na atmosferę dobrze. Swoje również zrobiło oświadczenie właściciela klubu dotyczące priorytetów na ostatniej kolejki obecnego sezonu. Jak przyjęli te informacje, to pismo, to piłkarze Zytomilowcy? No nie jest to łatwa sytuacja, tak? No bo każdy z zawodników walczy o swoje. Każdy chce w nowym sezonie podpisać kontrakt, czy w naszym klubie, czy w klubie z ekstraklasy, czy może w klubie z niższej ligi, gdzie jest to zawodnik, który rozgrywa mniejszą liczbę minut i taka jest u nas rywalizacja od strony sportowej i to są jasno określone zasady, z którymi my funkcjonujemy wspólnie. Więc no jest to na pewno ciężka sytuacja, bo każdy gdzieś ma swoje priorytety w tej sprawie. Tak jak powiedziałem wcześniej, że to właściciel o wszystkim decyduje, ale ja tylko i wyłącznie mogę odpowiadać za sprawy sportowe. Jeżeli przegrywamy 2 poprzednie mecze, bo tak się też stało, to ja biorę za to odpowiedzialność i to jest w bardzo dużej części moja wina, ale ja odpowiadam za sprawy sportowe. Zawodnicy przyjęli to, no każdy na swój sposób, bo młodzi zawodnicy inaczej odbierają taką sytuację, starsi zawodnicy także inaczej odbierają taką sytuację. Na pewno nie jest to łatwa sytuacja, ale każdy ma swoje problemy, tak? Bo my mamy swoje problemy, w innych klubach też są problemy. My tylko i wyłącznie koncentrujemy się na tym, żeby utrzymać się w pierwszej lidze, bo ja uważam, że to nie jest jeszcze w 100% pewne i mnie tylko i wyłącznie i zawodników interesuje sportowe utrzymanie w pierwszej lidze. A jeżeli będzie możliwość, żeby młodzi zawodnicy dostawali więcej minut, to na pewno będziemy na to zwracali uwagę.